przed nami ten mecz z Polonią Bytom, teoretycznie najgorszym zespołem w Tawce, ale zespołem, który udowodnił, że w piłkę grać potrafi i na pewno nie będzie to dla nas łatwy mecz. Na pewno Polonia ma inne cele niż my, ale myślę, że damy radę i siedziemy na nich wyżej i pokażemy, że walczymy jeszcze o utrzymanie i nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Już w meczu z Flotą było widać, że nie musimy tego meczu przegrać i gdzieś nam zadecydowały nasze własne błędy. Jak myślisz, co może dać nam zwycięstwo w tym meczu z Polonią? No na pewno, jeżeli zwyciężymy, to nabierzemy wiary i uda się kolejne mecze wygrać, ale na razie koncentrujemy się głównie tylko i wyłącznie na tym meczu, bo jest najważniejszy, bo wiadomo, jeżeli ten mecz byśmy nie wygrali, to no, nie chcę tam wygrać, ale będzie na pewno ciężko. To będzie właściwie taki, można powiedzieć, decydujący tydzień, bo od soboty do soboty zagramy 3 mecze z tymi bezpośrednimi rywalami, z którymi walczymy gdzieś o utrzymanie. I jak wy podchodzicie do tego, że teraz nadchodzą te kluczowe mecze? No o tych późniejszych meczach na razie jeszcze nie koncentrujemy, bo wiadomo, ten mecz jest najważniejszy i myślimy głównie o nim. No ale tak jak powiedziałeś, no te 3 mecze, po tych 3 meczach już wiadomo wszystko, czy będziemy dalej grać w pierwszej lidze, czy niestety, czy może nie.